Dulger, Dyktator, Dynamiczny, Dynamo, Diplomat, Toza, Dyscyplina, Inspiracja, Abstrakt, Disk, Dyskoteka, Teatr, Etykieta, Egzamin, Banknot, Ekonomista, Mandat, Ekran, Mandat, Emocja, Elektryczny, Elektryk, Akcent, Elementarny, Demokracja, Fryzjer, Embargo, Emblem, Projekt, Emocja, Konwoj, Encyklopedia, Hektar, Epoka, Awans, Era, Bojkot, Essay, Sport, Etap, Sumaraj, Etykieta, Legenda, Ewangelia, Ewidentny, Kanon, Fabryka, Karton, Mamma Linia, Fasoła, Fenomen, Olej, Filolog, Model, Filozofia, Stila, Finał, Vanguarda, Firma, Fizika, Reklama, Folia, Absurdalni, Pandemia, Forum, Atak, Fotograf, Telewizja, Fryzjer, Gabinet, Virus, Galeria, Jargon, Garaż, Duchownik, Gazeta, Mama Liga, Generacja, Konserwa, Gitara, Cirk, Grafik, Parapę, Gramatyka, Awans, Gramy, Szkoła, Granica, Benzina, Gratis, Akrobata, Grupa, Opera, Gripa, Atak, Hamburger, Smietana, Hektar, Napęd, Heroizm, Spektiva, Hipotetyczny, Balad, Historia, Atak, Inhalator, Antipatia, Insekty, Kalkulacja, Inteligentni, Patronat, Interesuj, Ambulansi, Bomba, Izolowa, Dama, Kabanos, Naiwni, Kabaret, Tortura, Beton, Kabel, Batalia, Kalkulacja, Inspiracja, Kamera, Policja, Kanapa, Total, Kanon, Masakra, Kapitan, Karmel, Karnawal. Wystawa Milk Me Sugar dotyczy języka. Prace zebrane na tej wystawie poruszają bardzo różne zagadnienia związane właśnie z głosem, wypowiadaniem się językiem, dokonują różnych manipulacji na języku. I prace te dotyczą zarówno języka sztuki, języka jako narzędzi opisu rzeczywistości, języka jako narzędzia artykulacji postawy podmiotowej, dekonstruują język jako system opresji oraz są wyrazem rewolucji godności, która współcześnie egzekwowana jest m.in. poprzez dbałość o poprawność językową. Wystawa podnosi sprawy bardzo poważne, jak i sprawy nieco trywialne i jej bohaterami są słowa, gry słów i znaczenia, w tym nowe znaczenia i trudne słowa oraz pewne kontrowersje językowe, których doświadczamy na co dzień. I bardzo ważnym zagadnieniem tej wystawy jest norma. Norma językowa, która jest negocjowana, którą możemy performatywnie próbować nadpisać, bądź przepisać, bądź odegrać w zależności od tego, jaki efekt społeczny czy efekt polityczny chcemy uzyskać. Troska wchodzi w przestrzeń publiczną. Troska. Język polski sobie nie radzi. Kryje się za nim przemoc, ale można też kombinować. Muzeum Narodowe tylko dla narodowców. Wprowadzenie nowych znaczeń dla takich pojęć jak banan. Banany! 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 Mówię o sobie, że jestem. Bycie pedałem. Trudno go uniknąć. Słowo hejt. Trudno go uniknąć. Odczarowanie go. Siła. Moja koleżanka drag queen pokazała mi, jakie wiadomości dostaje na Fellow. Cytat? Przez takich jak ty, normalni geje mają złą opinię. Normalni geje. Bycie pedałem. Normalność.
normalne, normalna, normalni, normalni, normy, normami, normalne, normalny, norma. Odlać pomnik, odlać się na pomnik dla nieprzewidywalnych potomnych. Jak słychać? Jak słychać? Członkowie publiczności przechodzą wyobcowanie przez dziwaczne przesłanie. Nie jest to pierwsza w Galerii Arsenał w Białymstoku wystawa dotycząca języka. W 2015 roku pokazywana była tu wystawa przygotowana przez kuratorkę Agatę Chinowską pod tytułem Czysty język. Inspiracją dla niej była neutralna platforma komunikacji, jaką miał być stworzony przez urodzonego w Białymstoku Ludwika Zamenhofa język Esperanto. Wystawa Miekmi Sugar dotyczy raczej języka jako pola walki o inkluzywną, czyli włączającą rzeczywistość, oraz rozważa język jako przestrzeń, w której ujawniają się zadawnione i nowo powstające konflikty społeczne. Tytuł wystawy, Milk Me Sugar, to zdanie gra i zdanie metoda. Pochodzi ono z tekstu Ludwika Wittgensteina. Filozof interesował się sposobami użycia języka do opisu rzeczywistości. Milk Me Sugar to zdanie skonstruowane poprawnie gramatycznie, ale wypowiadając je nie uzyskamy efektu. Chyba, że naszym celem było wywołanie zdziwienia. Bo nie da się wydoić cukru. Takie zdanie może być nazwane nonsensem, ale, jak przewidział w swojej inspirowanej sokratejską ironią metodzie myśliciel, każdy nonsens pokazuje nam granicę tego, co możliwe do pomyślenia. A każda granica ma dwie strony. Właśnie tę możliwą do pomyślenia, jak i niemożliwą do pomyślenia. To już nie tylko filozofia języka, ale równie inspirująca współcześnie etyka Wittgensteina. Ta niemożliwość bowiem otwiera przed nami nowe, pomaga pomyśleć i opisać świat nie tylko takim, jakim on jest, ale także takim, jakim mógłby być. Niektóre z prac pokazywane są poza salami wystawowymi. Na fasadzie budynku galerii wisi flaga Julii Krywicz. W Ukrainie zwraca uwagę na to, że w języku polskim samodzielny byt państwowy z określoną tożsamością ciągle funkcjonuje w gramatycznej formie, wskazującej na historyczną przynależność tego organizmu do Rzeczypospolitej. Z kolei praca Jany Szostak rozwieszona jest na słupach ogłoszeniowych przestrzeni Białegostoku, jako zaprojektowany przez autorów identyfikacji wizualnej wystawy Nowiki Post Studio plakat z deklinacją zapomnianego, ale funkcjonującego w języku polskim rzeczownika Nowak. Artystka proponuje zamianę stygmatyzującego w dyskusji o migracjach słowa uchodźca na bardziej neutralne, będące synonimem przybysza, osiedleńca. W tonie renegocjacji stylu debaty publicznej, z całą paletą jej emocji oddanej w malaturze płócien, pozostaje biorące na warsztat słowa właśnie malarstwo Jadwigi Sawickiej. Inną pracą wychodzącą od status quo publicznego dyskursu, w tym jej nieoficjalnego wydania mediów społecznościowych, jest wideo dokumentujące performance pod tytułem Droga osoba czytająca kolektywu KEM. Artyści skupiają się zarówno na momentach językowej przemocy względem mniejszości, jak i momentach troski czy oporu. Zmiany społeczne na rzecz niebinarności i inkluzywności przestrzeni publicznej, w tym rewolucją grzeczności i godności, dokonującą się współcześnie w języku, w swoim dowcipnym, stworzonym specjalnie na tą wystawę rysunku mapie myśli, analizuje Maja Dębska. Robi to na przykładzie rozwoju popularności neuratywu osoba.